W minioną niedzielę, 16 października, już po raz 10 w naszym mieście zorganizowano jubileuszowy Run and Roll Speed Family Cup, czyli ogólnopolskie zawody w biegach ulicznych oraz wyścigi na rolkach i nartorolkach. Dzięki władzom miasta Jasła, MOSiR Jasło i klubowi sportowemu Speed Jasło, mieszkańcy naszego miasta mieli okazję ponownie zobaczyć rywalizujących zawodników oraz amatorów na różnych dystansach. Można było zaobserwować ogrom pracy wkładanej zarówno przez sportowców, jak i przez organizatorów. Run and Roll to zawody mające na celu szeroko rozumianą promocję miasta Jasła, jak i rozwój rolkarstwa szybkiego, nartorolkarstwa oraz biegów w naszym regionie. Tym razem zawody odbyły się na torze rolkowo-narciarskim, który niedawno powstał na terenie ośrodka MOSiR w Jaśle. Całą imprezę fachowo zorganizował i poprowadził Damian Ciborowski, prezes klubu Speed Jasło, a zarazem pomysłodawca wydarzenia, które w Jaśle odbyło się już po raz 10. Cieszymy się, że w tym roku, akurat tą 10. jubileuszową rocznicę, największa frekwencja, ponad 250 osób. Dzisiaj startują kategorie od przedszkolaków do najstarszych, powyżej 60 lat osób, w biegach od 100 metrów przez biegi do 5 km oraz na rolkach 500 metrów w kategoriach dziecięcych i 5 km na dystansie głównym. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy całe zawody na naszym torze rolkowo-narciarskim i wyścig na rolkach polegał na tym, że startowaliśmy indywidualnie, każdy jechał na czas, także jest to nowa formuła, która się fajnie nam sprawdziła, było trochę bezpieczniej, chociaż trudniej w przeprowadzeniu, ale cieszymy się, że udało nam się, fajna pogoda. Zawodnicy z różnych miast i trenerzy, bo i Zakopane, i Nowy Targ, Klikuszowa, Kraków, Sanok, Rzeszów, Strzyżów, no mógłbym tutaj wyliczać wiele innych miast, natomiast cieszymy się, że ta frekwencja jest nie tylko z Jasła, ale z różnych miast. W zawodach wzięło udział 267 zawodników z 17 klubów sportowych, aż z 42 miejscowości całego kraju. Podczas imprezy odbyły się biegi dziecięce na dystansach od 100 do 300 metrów oraz wyścigi na łyżwo-rolkach na dystansie 500 metrów. Następnie rywalizacja przeszła do biegów głównych na dystansie 5 km. Na koniec zestawiono najlepsze czasy z wyścigów na rolkach lub nartorolkach i biegu i wyłoniono zwycięzców w dwuboju. Nazywam się Laura, jestem po raz piąty raz na zawodach w Jaśle. Wygrałam dziś na dystansie 500 metrów, było bardzo ciężko. Rolki są dla mnie bardzo fajnym sportem, lubię to robić. Nazywam się Maja, moją pasją do rolek zaczęłam, kiedy miałam 9 lat. Bardzo lubię jeździć na rolkach, sprawia mi to ogromną przyjemność. Jest to bardzo przyjemne, cieszę się, kiedy jeżdżę i bardzo się uśmiecham, kiedy wiem, że idę na trening. Nazywam się Nikola, bardzo lubię jeździć na rolkach. Przynosi mi to dużą radość i ściganie się to duża adrenalina, ale lubię ten sport. Nazywam się Dagmara, jestem w Jaśle pierwszy raz, są to moje pierwsze zawody i ogólnie bardzo lubię jeździć na rolkach, sprawia mi to bardzo dużą radość. Atrakcją tych zawodów jest to, iż każdy może wybrać dla siebie najbardziej ulubioną dyscyplinę, a niektórzy najbardziej wszechstronni startowali nawet w trzech konkurencjach. Przy zabezpieczaniu trasy oraz podczas wręczania pamiątkowych pucharów organizatorów wyścigów wspierali pracownicy MOSiR Jasło oraz wolontariusze z klubu Speed Jasło.
Do rywalizacji przystąpili zarówno mali, jak i dorośli uczestnicy, amatorzy, sportowcy, a także reprezentanci Mistrzostw Polski, czyli wyczynowcy. Na zawodach nie mogło zabraknąć zawodników z jasielskiego klubu Speed Jasło. Jestem Karol Wilsowski, wygrałem puchar za drugie miejsce. Jestem ze Speed Jasło i uczę się u pana Damiana Ciborowskiego. Mam na imię Maria Kuczek i nic nie wygrałam, ale się cieszę, że wystartowałam. Uczę się jazdy na rolkach u pana Damiana. Szczerze mówiąc, trochę był trudny ten wyjazd. Mam na imię Hania Kosiba. Wygrałam dzisiaj puchar z biegów za drugie miejsce. Bardzo mi się podobało. Rolkarstwo jest bardzo fajnie, różna zabawa jest, są konkursy, zawody, można zdobyć przyjaciół. Chciałbym, żeby wszyscy się zapisali do Speed Jasło i trenowali razem z nami. W biegach Open zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i statuetki. Dodatkowo odbył się konkurs, gdzie wręczono wiele cennych nagród rzeczowych. Jak podkreślał Damian Ciborowski, jazda na rolkach lub nartorolkach, podobnie jak bieg, wytwarza w organizmie człowieka wiele endorfin. Wychodzimy z domu, by spotkać się ze znajomymi, poprawiać kondycję, kształtować mięśnie, dbając o sylwetkę i zdrowie psychiczne. Pomysł na organizację takich zawodów przed stąd, że chcieliśmy tutaj promować i rozwijać takie dyscypliny jak właśnie rolkarstwo szybkie, jak nartorolki, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo. I udało nam się to, dlatego że i dzięki zbudowaniu tego toru
i dzięki zaangażowaniu właśnie się klubu sportowego Spit Jasło coraz więcej dzieci, młodzieży i dorosłych przychodzi, jeździ na rolkach, spędza sobie fajnie czas tutaj właśnie na obiektach Mosiru i myślimy, że w przyszłości nawet rozbudowa takiego toru byłaby jeszcze lepszą nagrodą dla tych wszystkich, którzy są zaangażowani w uprawianie takiego sportu, bo nie tylko zawodniczo możemy to uprawiać, ale rekreacyjnie. Są to osoby po 70, które dopiero się uczą, są zadowolone, spędzają sobie fajnie czas, czy po południu, czy na weekend. Także mamy nadzieję, że w przyszłości tych rolkarzy, narciarzy będzie coraz więcej w Jaśle i w okolicach. W ostatnich latach widzimy bardzo duży rozwój tych dyscyplin i duże zainteresowanie. Tor rolkowy sprawił, że stworzyło się centrum biegania oraz jeżdżenia na rolkach, nartorolkach, nartach czy rowerach. Szanowni Państwo, jeszcze kilka minut temu na tym właśnie podium miały okazję stanąć osoby, które zdobyły najwyższe miejsca, a co za tym idzie najlepsze wyniki w wyjątkowym wydarzeniu. Jakie to wydarzenie? Run and Roll Speed. Jest to wydarzenie, które już po raz 10 miało miejsce właśnie tutaj w otoczeniu naszych obiektów Mosir. To wyjątkowe wydarzenie. Mimo tej dwuletniej przerwy albo też ograniczonego sposobu organizowania tego wydarzenia wciąż przyciągnęło całe mnóstwo osób chętnych do tego, żeby sprawdzić swoje sportowe możliwości. Wyjątkowa atmosfera. Wszyscy wyjeżdżają uśmiechnięci i zadowoleni, bo to nie tylko zdobywanie najwyższych not, najlepszych czasów, ale też i pokonywanie własnych możliwości, a to myślę, że w tym sporcie jest najważniejsze. Zatem ta 10. jubileuszowa edycja dobiegła już końca, co nie oznacza, że zarówno zawodnicy, jak i organizatorzy nie oczekują już kolejnego roku, bo wiedzą, że na pewno wszyscy chętni sportowych emocji dopiszą w kolejnym roku. A więc my, żegnając tą edycję, mamy nadzieję na wyjątkowo przyjemne i miłe spotkania w kolejnym roku.